Może to dla ważności nowum, ale przewiązany na biodrach ręcznik nie jest strojem stosownym do audiencji. Niechże ważmość się ubierze. Może to dla ważności nowum, ale przewiązany na biodrach ręcznik nie jest strojem stosownym do audiencji. Niechże ważmość się ubierze. Trochę za wąsko w talii, ale może być. Czy ważmość jest kontent ze stroju? Kontent byłbym w ćwiekowanej kurtce i z mieczem na plecach. Ale trudno, skoro wpadłem między wrony. Słucham? Takie powiedzenie. To co teraz? Będziesz mnie pudrować? Nie ma potrzeby. Ważmość posiada dostatecznie jasną karnację. Ale nim staniecie przed władcą południa i północy, muszę się upewnić, że ważmość wie, jak się skłonić. To się upewniaj. Proszę patrzeć. Stopa wyciągnięta, dłoń wyprostowana. Głowa w dół, aż broda dotknie piersi. Niech ważmość powtórzy. Źle, źle, źle. Jeszcze raz. Stopa wyciągnięta, dłoń wyprostowana. Głowa w dół, aż broda dotknie piersi. Niech ważmość powtórzy. Cóż, ruchom brakuje płynności i gracji, ale po nordlingu mniej się oczekuje. Proszę za mną. Do cesarza ważmość odezwie się tylko na wyraźne życzenie, odpowiednio go tytułując. Wasza arcymagnificencja? Widzę, że ważmość w humorze do żartów. Boję się, że cesarz może tej dyspozycji nie podzielać. Wystarczy wasza wysokość. Wypowiedziane głośno, wyraźnie i z szacunkiem. Imgrimie eb art herzer, deitven adan in karn eb morwut. Emhyr far emreis. Ukłon.
Wasza cesarska mość. Areir epto orde. Evelien namen vadgen vavort. Myślałem, że przed nikim nie zginasz, Karku. Nie chciałem sprawić przykrości Szambelanowi. Swój chłop. Zgaduję, że nie wezwałeś mnie, żeby powspominać stare dobre czasy, więc... Milcz. Moja córka Cyrilla wróciła. Jest w niebezpieczeństwie. Tropi ją dziki gon. Masz ją znaleźć i przyprowadzić do mnie. Ilu ludzi liczy twoja armia? 20 000? 30? Czemu akurat ja? Wiesz przecież, bo ci ufa. Ufa, prawda? Więc powiedz, czemu jej szukasz? Przecież nie chodzi o to, żebyście nadrobili stracone lata, prawda? Chodzi o rację stanu, jak zawsze. Słuchaj, skończmy te podchody i tak się zgodzisz. Choćby dlatego, że ci zapłacę. Więcej niż zwykle bierzesz za zlecenie. Znacznie więcej. Potrzebuję informacji, nie motywacji. Ciri zostawia mało śladów. Ciężko będzie ją wytropić. Możesz liczyć na pomoc mojego wywiadu. I wojska, jeśli zajdzie potrzeba. Resztę powie ci Yennefer. Koniec audiencji. Meredith! Zaprowadź go do czarodziejki. Waszmość pozwoli za mną. Proszę trzymać się blisko. W pałacu jest wielu dostojnych gości, których waszmość brzydzi. Nie powinien niepokoić. Samego rana, a jest południe. Spokój. Wiesz, z kim masz do czynienia, żołnierzu? Jestem Herevard II, książę Elander. Nie dość, że każe mi się... Drogi! Gdy waszmość skończy, proszę do mnie przyjść po swoje rzeczy. Naostrzyłeś już to pióro? Tak, to zapisuj. Prawdziwą władzę w Nowigradzie sprawują nie rajcy ani kupcy, tylko... Geralt, wyglądasz szałowo w tym kubraku. Ja tam nie mogę się doczekać, aż go zdejmę. W innych okolicznościach potraktowałabym to jako propozycję. Może nawet bym z niej skorzystała. Ale mamy co robić. Już rozumiesz, czemu jestem na dworze Mhyra? I wygląda na to, że płyniemy odtąd na tej samej łodzi. Ciri rzeczywiście wróciła? Nie ma mowy o pomyłce? Zobacz. Według relacji naszych agentów wygląda teraz mniej więcej tak. Mała wiedźminka wyrosła na niezłą pannicę. Więc to już są nasi agenci. No, no. Szybko się tu zadomowiłaś. Geralt, nie czepiaj się słówek. Wiem, kim jest Emhyr. Wywołał krwawą wojnę. Kazał zabić moje przyjaciółki. Ale nie mamy innego wyboru, więc proszę. Nie roztrząsajmy za i przeciw, tylko skupmy się na Ciri. Zgoda? Racja. Emhyr mówił, że idzie za nią dziki gon. Ciężko byłoby mi w to uwierzyć, gdyby nie wczoraj. Jak oni nas wywęszyli?
przeze mnie. Widzisz, szukam Ciri od miesięcy. Zaklęcia lokalizacyjne, haruspicja, geomancja i tak dalej. Wiedziałam, że Dziki Gon może to wyczuć i znaleźć mnie. Ale myślałam, że ich oszukam. Cóż, nie do końca ci wyszło. Od jakiegoś czasu czułam, że mam ich na karku i że polują na mnie. Gdyby nie ty i żołnierze Emhyra, dopieliby swego. Nie mogę ryzykować kolejnego takiego spotkania. Pora skończyć z szarami namierzającymi, czas sięgnąć po bardziej tradycyjne metody. Po najlepszego tropiciela, jakiego znam. Musisz ją znaleźć, Geralt, zanim zrobi to Dziki Gon. To gdzie dokładnie widziano Ciri? W dwóch miejscach, w Velen i w Nowigradzie. Ślad w Velen jest najbardziej obiecujący, pojedź tam w pierwszej kolejności. W karczmie na rozstajach spytaj o kupca Henryka. To agent cesarza, skontaktuje się z tobą. I co, tyle? Żadnego hasła, tajnych znaków? Żadnych tajnych znaków. Przykro mi, że niszczę twoje chłopięce wyobrażenia o pracy wywiadu. Z Nowigradu mamy tylko niesprawdzone informacje, plotki. Ale tam może ci pomóc nasza wspólna znajoma. Niejaka Triss Merigold. Ma ponoć przytulny apartament w kamienicy przy głównym rynku. Na pewno się ucieszy, jak mnie zobaczy. A ty co będziesz robić? Wybieram się zaraz na Skellige. Doszło tam do magicznej eksplozji, która zniszczyła pół lasu. I ma chyba coś wspólnego z Ciri. Będę w Kertrolde. Dołącz tam do mnie, jak już się czegoś dowiesz. No i znów się rozjeżdżamy. Szkoda, ale rozumiem. Czas goni. Goni, prawda? Więc może od razu teleportujecie do Velen? O nie, nie ma mowy. Pojadę konno, jak tylko się przebiorę. Jak wolisz. A tak na marginesie, naprawdę dobrze ci w czarnym aksamicie. Mówisz? Może oprzyję sobie nim zbroję. Powodzenia jem. I wzajemnie. Słuchaj, jeżeli chcesz się dowiedzieć, co się działo na świecie, gdy włóczyłeś się z Wesemirem po bezdrożach, porozmawiaj z ambasadorem Far-Atre. To on, o tam. I Geralt, wiem, że jest wojna i tak dalej, ale nie próbuj zostać bohaterem, dobrze? Po prostu sprawdź te ślady i przyjedź do mnie. W jednym kawałku. Będę na ciebie czekać. Dymin, rodem z klecht Nordlingów, nie do wiary. Jak mogę waszmości służyć? Oddając moje rzeczy. Cytrusy i goździk. Dzięki tym perfumom szaty waszmości dłużej zachowają świeżość. Pięknie dziękuję. Cesarz nie słynie z cierpliwości. Chce zobaczyć swoją córkę całą i zdrową jak najszybciej. Tak, wspomniał coś o tym, zdaje się. Bywaj.